Bardzo dziękuję za zaproszenie. Chciałem Państwu coś opowiedzieć, kilka słów o projektowaniu graficznym, ale może zacznę od kilku słów o mnie, o tym, co robię. Jestem absolwentem Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, a dokładnie pracowni plakatu. To jest ważne dla historii, ponieważ to jest ta pracownia Henryka Tomaszewskiego, tego nestora, osoby, która jest jakby kluczowa dla historii polskiego plakatu. Byłem też założycielem jednego właściwie z pierwszych takich niezależnych studiów projektowych, Mama Studio, pierwszego takiego powiedzmy brandingowego, designerskiej agencji. Też współtworzyłem długi czas Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej, pierwszego tego typu organizacja w 2000 roku, która powstała. Przez kilka lat pracowałem dla Nowego Teatru Krzysztofa Warlikowskiego, też z Instytutem Teatralnym. Obecnie jestem przede wszystkim związany z Teatrem Studio w Warszawie i festiwalem Nowe Epifanie także w Warszawie. Mój najnowszy projekt to jest konkurs poświęcony projektowaniu graficznemu. Mam nadzieję, że zdążę o tym powiedzieć kilka słów na samym końcu. Ale też to jest jakby kilka przykładów moich prac dla Teatru Studio. Teatr kilka lat temu zmieniał swój wizerunek, swoją identyfikację wizualną na bardziej taką radykalną, powiedzmy dyskusyjną i rzucającą się w oczy. Ale też realizuje się na innych polach, bardziej jako organizator, jako kurator. To jest jeden z projektów, które może Państwo znają. Warszawskie Kroje to był projekt z młodymi typografami, projektantami krojów pism. Chodziło o stworzenie zestawu ogólnie dostępnych dla wszystkich za darmo projektów fontów inspirowanych Warszawą, inspirowanych charakterem, klimatem, nastrojem. Te fonty są dostępne za darmo w celach kulturalnych, komercyjnych. To są naprawdę projekty dobrze zrealizowane, więc zapraszam do korzystania. Tutaj na dole mamy domenę. Następny projekt, to jest slajd z wystawy. Następny projekt to była wystawa poświęcona znakom graficznym. Otóż w 1969 roku była wystawa, pierwsza ogólnopolska wystawa znaków graficznych. Tutaj jest bardzo takie miłe zdjęcie. I od tego czasu, co jest bardzo ciekawe, nie wydarzyło się żadne inne wydarzenie takie duże, poświęcone kompleksowej prezentacji logotypów. I postanowiliśmy z moim przyjacielem Patrykiem Hardziejem z Gdyni zrealizować jakby dodatkową edycję, drugą, można powiedzieć, wystawę, która objechała całą właściwie Polskę. To było ponad, i nie tylko Polskę, to było ponad 15 wystaw. To było zestawienie logotypów właśnie, powtórzenie wystawy 1969 roku i dodanie współczesnych realizacji. Także orientuję się mniej więcej w tym, co się dzieje w polskiej grafice użytkowej, co się dzieje w designie, w komunikacji wizualnej i z tego względu opowiem Państwu trochę szerzej. To jest zdjęcie jeszcze z Warszawy. Opowiem Państwu o tym, czym jest komunikacja wizualna, tak? Postaram się jakby ująć. Ale problem polega na tym, że kiedy zaczynamy o tym rozmawiać, kiedy zaczynamy o tym myśleć, no to jakby pojawia się bardzo dużo różnych terminów. Sztuka, grafika, design, może to jest reklama, może to jest marketing. Jakby pływamy w tych wszystkich definicjach, tych wszystkich tezach, pomysłach. Tak naprawdę brakuje nam trochę jakby jasnych definicji, o czym tak naprawdę rozmawiamy. Żeby zrozumieć trochę w Polsce grafikę użytkową, musimy się trochę cofnąć do historii, musimy się cofnąć do komunizmu. Bo jeśli jesteśmy grafikiem, jeśli zajmujemy się tą sferą, no to oczywiście mamy polski plakat. To jest polski plakat dla grafików, to jest taki, jakby to powiedzieć dosłownie, taki prapradziadek, który wygrał jakąś wielką bitwę i wszyscy, którzy się z Państwem spotykają, mówią: a, znam pana dziadka, wow, to był fantastyczny człowiek, tak? Więc plakat jest jakby rzeczą bardzo ważną i symbolicznie, znaczeniowo, historycznie. Też z tego względu, że plakat powstawał w bardzo specyficznych warunkach, które jakby unikalne i które nigdy się już nie powtórzą. Ci ludzie, którzy tworzyli, mieli status artystów, tak? Naprawdę malowali obrazy, tworzyli różnego rodzaju innego wydarzenia artystyczne.
To miało możliwość, ponieważ tak naprawdę nie istniał rynek, jak wiemy, w komunizmie. Oni byli, mogli robić tak naprawdę, co chcieli. Oczywiście pod wyjątkiem, że nie wchodzili w żadne polityczne tematy. Mieli realny status artystów. Z tego względu do tej pory się mówi o artystach, plastykach. No jest to, był to rodzaj realną, ta dziedzina była realnie częścią sztuk wizualnych, tak? Nie tak jak obecnie. Mieli oczywiście wystawy, medale i bardzo wysoki jakby prestiż społeczny w środowisku artystycznym. Co się stało później? Oczywiście mamy przemianę polityczną, ekonomiczną, swobodę, wolność polityczną, ale też wolność ekonomiczną, tak? Czyli uwalnia się rynek, uwalniają się też ulice, każdy może robić co chce. Też ten kompleks zachodu, wszystko co się wiąże z tą kulturą wizualną, z tym językiem jakby reklamowym jest kopiowane w latach 90. 1:1. Pojawiają się agencje reklamowe, które przynoszą swoje wartości, swój język, swoje definicje, ale też pojawiają się małe firmy, które też oferują usługi. I to jest bardzo istotne, tak? Z jednej strony historia plakatu, z drugiej strony bardzo mocne i silne wejście jakby reklamy, ale też takiego oddolnego projektowania, ponieważ tak naprawdę trzeba pamiętać, że to nie była tylko rewolucja polityczna, rewolucja ekonomiczna, ale to też jest czas rewolucji technologicznej, tak? Pojawiają się komputery i tak naprawdę wszyscy, jeśli mamy jakiekolwiek zdolności, jeśli mamy syna, kuzyna, wujka, możemy sobie, co chcemy zaprojektować. I to są te wektory, w których jakby istnieje projektowanie. Jeszcze ze swojego środowiska muszę dodać, że koło 2000 roku, po 2000 roku, co jest trochę związane, ale trochę nie jest związane z wejściem do Unii Europejskiej, trochę rynek i środowisko się profesjonalizuje, tak? Ta era 90. lat transformacji trochę się kończy i jakby pojawiają się portale, pojawiają się pisma o projektowaniu, nawet pojawia się słowo design, którego poprzednio nie było, ponieważ poprzednio się mówiło o sztukach wizualnych, o plakacie, o wzornictwie. I były wtedy, pamiętam, dyskusje, czy pisać tak design, czy pisać siak design, tak? Więc z tym wszystkim bagażem jakby lądujemy bardziej bliżej koło naszej rzeczywistości, naszych czasów i mniej więcej takie to też dawało trochę efekty, tak? Zapychnięcie się pewnym językiem wizualnym, ale też pewną nostalgią za tym, co było i przeszło. Więc jeśli mówimy o projektowaniu graficznym, o komunikacji wizualnej, to cały czas ta sztuka, ten plakat nam rezonuje, tak? Ja się zdarza mi się często, że przychodzę na jakieś spotkanie i zwłaszcza instytucje kultury starszego typu, co pan artysta plastyk nam zaproponuje. Jestem jednak przyjmowany jako twórca. Ale jednocześnie mamy też sferę designu i reklamy, którą też z różnych względów chcę rozdzielić, ponieważ to są troszeczkę inne wartości, choć oczywiście to wszystko się jakby miesza w jednym garnku. Bo o co chodzi? Tak naprawdę projektowanie dla mnie, i tutaj znalazłem dla Państwa taką bardzo, wydaje mi się, fajną definicję, jest to, trzeba rozróżnić między projektowaniem jako komunikacją, dostarczaniem określonych wartości, emocji, informacji, a projektowaniem, to w przypadku bardziej reklamy, jako pewnego rodzaju propagandą, tak? Perswazją, nakłanianiem do jakiegoś działania czysto zakupowego, merkantylnego. To jest też definicja Iwo Zmyślnego na temat projektowania w ogóle, też komunikacji wizualnej, ale też designu. Chodzi po prostu o rozwiązanie problemu, określonego wyzwania przy wykorzystaniu dostępnych metod, tak? Które jeśli Państwo są instytucjami kultury, organizacjami związanymi z tą działalnością, no, te metody mogą być bardzo różne, tak? Druki, internet. I mamy ograniczenia, tak, właśnie mediów, finansowe, techniczne, tak. I to jest tak naprawdę dobra definicja projektowania, rozwiązywanie problemów, odpowiadanie na jakieś zapotrzebowanie. Więc tak jak powiedziałem, my pływamy trochę w tej terminologii. Ja nie będę się zagłębiał na temat, nie będę tutaj rozmawiał na temat wyższości identyfikacji nad brandingiem, ale trzeba jakby zdawać sobie
jakby sprawę w tym nazewnictwie, w tym zamieszaniu, że czasem my mówimy tym językiem, agencja mówi innym językiem, pan artysta, który przyjdzie, który robił kiedyś plakaty, będzie mówił innym językiem. Tak, musimy troszeczkę to wszystko wyczuć. Czasem my w naszych narzędziach używamy bardziej działań reklamowych niż wizerunkowych, tak? Trzeba o tym wszystkim pamiętać, ponieważ to nam po prostu ułatwi pracę, zapraszając pana artystę plastyka, on nam nie zrobi brandingu, zapraszając agencję reklamową, ta agencja nie zrobi nam plakatu artystycznego. Nawet jeśli zaglądamy do internetu, do źródła wszelkiej wiedzy, no to identyfikacja wizualna jest opisywana jako wizerunek marki, firmy, tak? Oczywiście tak jakby teatr nie mógł mieć jakiejś marki. Co jest jeszcze bardziej skomplikowane, jeśli państwo się idą do projektantów, no, są różnego typu rodzaje projektantów, powiem delikatnie, tak? Są nazwę to jest moje nazewnictwo, styliści, tak? Czy też graficy, operatorzy DTP, tak zwani. Czym to się różni? Może tak w skrócie mówiąc, gdybyśmy mieli samochód, taki operator DTP, człowiek, który obsługuje komputer, no to jest taki mechanik, do którego przychodzimy, mówimy, coś się zrobiło ze światłem, trzeba wymienić płyn hamulcowy, tak? To jest osoba, która zrobi nam podstawowe rzeczy, tak? Stylista, no to jest to osoba, która jakby robi sam wizerunek, sam kształt tego samochodu, tak? Dobiera, ten konstrukcja jest już stworzona, tak? On tylko dobiera kształt. Czasem się mówi jakby w web designie, że musimy zrobić skórę na stronę internetową, tak? Wymienić kolor, wymienić font, ale samego mechanizmu strony internetowej, samej konstrukcji strony internetowej nie robimy, ponieważ tym się zajmują już projektanci, tak? Którzy jakby znajdują określony mechanizm, określone narzędzia, określony projekt, który rozwiąże nasz problem, tak? Oczywiście te wszystkie pojęcia się jakby mieszają, te wszystkie dziedziny. Jeśli ktoś jest projektantem, też nam wymieni oczywiście płyn hamulcowy. Ale generalnie o co chodzi? Chodzi o to, że bardzo często traktujemy trochę projektantów, ja mam takie... Oni mogą różne rzeczy zrobić dla nas, tak? Ale to jest trochę jak z lekarzami, architektami, tak? Czasem potrzebujemy, idziemy do apteki, bo coś nam dolega i kupujemy jakiś lek, tak? Możemy nawet kilka razy pójść do tej apteki. Ale jeśli mamy jakiś naprawdę problem zdrowotny, to musimy pójść do lekarza, najlepiej lekarza rodzinnego albo bardziej specjalisty, tak? Nie w każdej aptece wyleczymy się na bardzo poważną chorobę, albo jeśli potrzebujemy rehabilitacji długotrwałej, to potrzebujemy specjalistę. Tak samo jak w architekturze. Jeśli się uprzemy, pan murarz wybuduje nam dom, tak? Wybuduje, po prostu postawi ściany, zostawi otwory na okna. Ale jeśli chcemy budować jakiś porządny budynek, w którym mamy mieszkać z rodziną, który ma się zmieniać, to jednak potrzebujemy architekta. Trzeba pamiętać, że to są zupełnie inne dziedziny. Oczywiście architekt też nam może prawdopodobnie wybudować jakąś ściankę, tak? Ale ja jednak stawiam na współpracę długotrwałą i która się skupia na większych projektach, a nie na takich sporadycznych działaniach. Sporadyczne działania po prostu na dłuższą metę nie działają. Więc tak, mogą państwo pracować z freelancerami, z pojedynczymi projektantami, ze studiami designerskimi, które przeważnie są 2, 3, 4, 5, 10-osobowe. Przeważnie nie są większe. Agencje reklamowe, no to już są wielkie, wielkie czasem organizacje 50-100-osobowe, czasem 20-osobowe. No i też mogą państwo zatrudnić u siebie projektanta. Każda, nie będę w to wnikał, każda z tych sytuacji ma trochę inne, są plusy i minusy każdej z tych sytuacji. Ale to wszystko tak naprawdę zależy od tego, ile państwo produkują tych materiałów. Jak często, jak intensywnie, jakie jest tempo tego działania. Też jakich mediów państwo używają, tak? Czy jest to bardziej internet, czy są bardziej druki, no i oczywiście budżet, tak? Trzeba po prostu wedle swoich ograniczeń dobrać najlepsze możliwe rozwiązanie. Jeśli chodzi o budżet,
Tutaj też taki muszą małą dygresję zrobić, ponieważ rozmawiamy o kulturze, w kulturze i wiemy, że nam się tutaj nie przelewa. I bardzo często się, jak rozmawiam z kolegami, z projektantami czy z ludźmi, którzy pracują z instytucjami, organizacjami kulturalnymi, no jakby te stawki są bardzo mocno negocjowane, tak, w dół, no bo jesteśmy w kulturze, wszyscy chcą pomóc kulturze, to jest fajna sfera, w której można coś fajnego zrobić, ale proszę się nie cieszyć, jeśli państwo wynegocjowali bardzo niską stawkę u projektanta, bo to oznacza, że ten projektant w tygodniu, jeśli miał poświęcić, ma dwóch klientów, to jeśli wynegocjowaliście niską stawkę, to prawdopodobnie on będzie miał pięciu klientów. Co oznacza, że zamiast poświęcić więcej czasu dla państwa, poświęci jeden dzień w tygodniu na państwa projekt albo jeszcze mniej. Czyli państwa projekt będzie pięć razy gorszy, ponieważ poświęci na niego pięć razy mniej czasu. Więc to są plusy i minusy. No i oczywiście projektanci konkurują ze sobą, jeśli chodzi o solidarność w kwestiach płacowych i ona istnieje, więc z instytucjami kultury nie jest tak źle, ale tutaj jakby terminowa płatność jest bardzo mile widziana i jest podstawą długotrwałej i szczęśliwej współpracy z projektantami. Dobrze, ale przejdźmy do zasadniczej sprawy. Czym jest tak naprawdę komunikacja wizualna? Przeważnie się mówi o tym, że, no, że jest to logo i to logo, jak już powiedziałem, z lat 90. jest rzeczą bardzo dla nas ważną, ale tak naprawdę nie chodzi o logo, chodzi o identyfikację, chodzi o cały system druków, mediów elektronicznych, ale też ta identyfikacja przeważnie i powinna wynikać z jakiejś państwa strategii albo komunikacji brandingowej, z jakiegoś pomysłu, bo tak naprawdę z tego to się wszystko bierze oraz z otoczenia, z jakiegoś kontekstu, w którym państwo działają. Czy państwo działają lokalnie, czy globalnie, czy krajowo, czy państwo konkurują z innym teatrem, czy może z innymi aktywnościami kulturalnymi, nie wiem. No i wracamy do tego nieszczęsnego loga, tak? Logo nie robi identyfikacji wizualnej. Tak jak powiedziałem na samym początku, jednocześnie mamy plakat, który jest bardzo ważny. Ja na przykład pracuję często w teatrze i często się zdarza, że przychodzi i mówi, no dobrze, ale jaki będzie ten plakat? Co to będzie z tym plakatem? Co będzie na tym plakacie? Ja bardzo często muszę uświadamiać, że ten plakat będzie wydrukowany w pięciu sztukach, kilkunastu sztukach, maksymalnie kilkudziesięciu sztukach. I ten plakat zobaczy kilka tysięcy osób, a obrazek na Facebooku zobaczy kilkanaście tysięcy osób. I nie powinniśmy się tak bardzo fiksować na tym plakacie, ale ja tego nie mogę ignorować. Plakat symbolicznie jest bardzo ważny dla wszystkich i no, plakat to jest po prostu jakaś tam rodzaj fiksacji, tak? Drugi rodzaj fiksacji to jest logo, tak? Ta fiksacja zwłaszcza jest widoczna w realizacjach brandingowych, komunikacyjnych jakichś małych miejscowości, promocji powiatów, regionów, gdzie te logotypy są produkowane taśmowo po prostu, ich jakość jest potworna, tak? Ta fiksacja jest, tak? I powinniśmy o tych dwóch skrzywieniach pamiętać, że w nich istniejemy, ale to nie robi identyfikacji wizualnej. Ani plakat pojedynczy, ani logo tego nie uczynią, ponieważ identyfikacja jest skomplikowanym systemem, na który się składa kilka rzeczy, a kilka rzeczy nie musi się składać. Logo oczywiście, kolory, typografia, dobór liternictwa, jakieś graficzne dodatkowe elementy, może zdjęcia, układ kompozycyjny tych materiałów, tak? Te rzeczy nie muszą, czasem się używa tylko typografii i koloru, czasem tylko zdjęć. Więc tak powtarzając, to wszystko, to jest jakby skrótowe zestawienie, tak? To można jakby pogłębiać, ale tak bardzo podstawowo ja to państwu pokazuję. I teraz tak, omówimy po trochu na przykładach. Ja mam przykłady jakby ze sfery kultury, z polskiej sceny projektowej. Tak, jednocześnie wydaje mi się, to są bardzo fajne realizacje bardzo dobrych studiów polskich. Logo. Jest różne nazewnictwo. Przeważnie się mówi logotyp, czyli jest zestawienie znaku i podpisu, tak jak mamy w tym przypadku. Ten znak no, powinien być dobrze zaprojektowany z tego względu, że on teraz funkcjonuje i w bardzo małych pomniejszeniach, w różnego rodzaju materiałach partnerskich albo w internecie. No, to wszystko musi być tak zrobione, żeby było widoczne, żeby było rozpoznawalne, charakterystyczne. W ostatnich latach, zwłaszcza w kulturze,
panu zapanował trend na taki kompletny minimalizm, czyli kółko, kreska, jakiś jeszcze obrys. Generalnie wszystkie instytucje nowe, które mają nowe logotypy, zaczynają wyglądać bardzo podobnie, tak? Musi być jakaś oryginalność w tym, tak? Typografia, czyli muszą państwo dobrać do materiałów jakiś font i trzymać się tego fontu, tak? To może być kilka fontów, tak? Może być nagłówkowy, może być tekstowy, może być inny font do materiałów korporacyjnych, biurowych, a inny do materiałów reklamowych, tak? Ale fajnie wybrać coś takiego i się tego trzymać. Co jest ciekawe, fonty się nie sprzedają w ogóle w Polsce. Polska jest jednym z niewielu krajów, gdzie się fontów nie kupuje. Wszyscy korzystają z darmowych fontów. To naprawdę nie jest duży wydatek, 30 euro, 130 euro, ale mają państwo dobry krój, czasem w wielu językach, czasem całą rodzinę krojów. Też są polscy typografowie, z wieloma firmami można negocjować. Lepiej mieć oryginalny font niż taki sam font, jak wszyscy inni mają, tak? Niż z Google'a ściągnąć darmowy font i no, trzeba się jednak trochę czymś wyróżniać. To są takie drobne rzeczy, które ja czasem słyszę, no ale tego nie będzie widać. Ten font, czy to jest Helvetica, czy to jest coś innego, to nie będzie widać. To będzie widać, ponieważ może tego nie będzie widać, ale to będzie czuć, tak? To będzie czuć, czy ten makaron jest dosolony, czy jest niedosolony, tak? To jednak coś mi nie smakuje, tak? Nie wiem co. Warto się wyróżniać, zwłaszcza, że to nie jest duży koszt. Kolory. No, fajnie jest wybrać jakiś kolor, nie zmieniać tych kolorów. Ja często się spotykam z taką sytuacją, produkujemy jakieś materiały w jakiejś tonacji kolorystycznej i nagle pojawia się jakiś inny kolor. Ja się pytam, dlaczego? Jest jakiś jubileusz? Coś się wydarzyło? No nie, no trochę nam się znudziło, chcemy jakiś inny kolor. Ale trzeba pamiętać, że to nam się znudziło. Nasz odbiorca wcale nie zauważa tych materiałów tak gęsto i tak często. Te sygnały nie docierają do niego. Trzymajmy się tej kolorystyki. Jeśli ją zmieniamy, to musimy sobie odpowiedzieć pytanie, dlaczego ją zmieniamy, po co ją zmieniamy. To też nam ułatwia pracę, tak? Nie musimy dobierać, wybierać. Po prostu jedziemy tą samą utartą drogą, tak? No i jeszcze jakieś elementy dodatkowe graficzne. I w bardzo prosty sposób, prostymi ruchami, prostymi decyzjami mamy jakąś historię graficzną, która, to też są, tutaj pokazuję państwu fajne przykłady, instytucje, które jednocześnie są w jakimś sensie konserwatywne i klasyczne, ale ta identyfikacja jest jakoś nowoczesna, tak? Bo to jakby nie jest sztuką zrobić coś bardzo klasycznego albo coś bardzo konserwatywnego. Ale tutaj mamy coś, co jest pomiędzy. No i oczywiście internet, tak? Te rzeczy powinny też być zaprojektowane zgodnie z identyfikacją wizualną. Czasem się zdarza tak, że agencja interaktywna czy webdesignerzy mówią, nie, no to my to nie da się albo zrobimy to trochę inaczej, tak? Nie, no da się, tak? Trzeba trochę nad tym przysiąść. Projektowanie stron to jest mordęga, zwłaszcza, że robi się obecnie na template'ach bardzo szybko. Kiedyś strona powstawała rok, teraz powstaje miesiąc, ale warto, żeby to wszystko miało jedną wspólną historię wizualną. Kolejny przykład, też bardzo prosty, to jest bardzo w sumie nagradzany i zauważany rebranding Muzeum Warszawy. Znak, który oczywiście no, musi być dosyć stereotypowy, ale udało się wypracować coś w miarę oryginalnego. Określona prosta kolorystyka. Bardzo proste rozwiązania, dobrany font, konsekwentnie przeprowadzona do końca realizacja tego na wszystkich materiałach, tak? Też określona kolorystyka zdjęć. Tutaj nie ma jakichś wielkich fajerwerków, tutaj nie ma jakichś wielkich decyzji. Jest po prostu konsekwencja, prostota, czystość. Tak samo strona internetowa. Mamy formę otwartą, trochę klasyczną, trochę nowoczesną, przyjazną. Wszystko działa. Tak naprawdę nie trzeba się więcej z tym szarpać, nie trzeba się z tym więcej nic robić, tak? Czy następny przykład, Festiwal Żydowski w Krakowie, też bardzo fajny projekt, który bardzo fajnie się rozwija. Wydarzenie, które jednocześnie ma być bardzo tradycyjne, ale z drugiej strony bardzo, bardzo nowoczesne, bo jest to wydarzenie bardzo popularne i stosunkowo duże, tak? Też jakieś dodatkowe elementy, które się tutaj pojawiają, ikonki, które oznaczają jakieś dodatkowe elementy w tamtym roku.
kiedy to się odbywało. No i zdjęcia, które w tym przypadku, w przypadku festiwali zawsze problem, ponieważ zdjęcia przychodzą z różnych źródeł, są bardzo różne, różnej jakości, ale ujednolicenie, nadanie odpowiedniej tonacji powoduje bardzo, bardzo dobry efekt i wszystko jest jasne, tak? Więc wszystkie te elementy dopiero zebrane w jedną całość powodują, że ta historia ma sens, tak? Ponieważ dopiero zbierając wszystkie te punkty możemy stworzyć identyfikację wizualną. Ale jest jeszcze kilka rzeczy, które chciałbym Państwu powiedzieć, czyli na przykład typografia, którą się bardzo ignoruje, którą się jakby troszeczkę, jak już powiedziałem, nie zauważa. Moim takim jednym z ulubionych przykładów jest Empik. To był pierwszy tak naprawdę font korporacyjny, czyli specjalnie zaprojektowany dla instytucji. To jest trochę droga inwestycja, ale w przypadku Empiku się to udało. Autor, chyba najbardziej znany polski projektant krojów Łukasz Dziedzic. Tak to wygląda, został zaprojektowany font i ten font jest tak naprawdę znakiem literniczym, jest używany wszędzie. Tak jak ja już nie byłem, wydaje mi się, kilka lat w Empiku, ale tak jak Państwo tam wejdą, no to tam jest po prostu masakra, tak jak ja pamiętam. Po prostu milion materiałów, to się wszystko po prostu chaos kompletny. Ale dzięki temu, że oni jakimś cudem cały czas ten font trzymają, to ten cały bajzel, który tam mają, trzyma się kupy. Mimo, że jest strasznie dużo kolorów, mimo, że te materiały są od sasa do lasa, to się trzyma kupy tym fontem. I to jest jakby siła typografii. Ale na przykład też inny projekt, też kontrowersyjny, ostatni rebranding Centrum Sztuki Ujazdowski z Warszawy. Ja tutaj nie będę wnikał, czy jest to lepszy, czy gorszy projekt, ale to jest ciekawy projekt, ponieważ on używa tylko wyłącznie typografii, tak? Ten znak jest literniczy, jest takie rozwiązanie, taki schodkowy układ kompozycyjny łamania tekstu i tak naprawdę to jest konsekwentnie używane na wszystkich materiałach, plus jakieś podkłady, plus jakieś tła, plus jakieś zdjęcia pod spodem. Tutaj nie ma innych elementów, to jest tylko rozegrane liternictwem i dobranym fontem, tak? Konsekwentnie to buduje informacje, to buduje jakby twarz tej instytucji, tak? To działa. Albo inne rozwiązanie. Pokaz filmów, to chyba było w Anglii, czyli mamy pewien element dodatkowy, gra liternicza, mamy bardzo fajny zestaw materiałów graficznych, typograficzny projekt, a jednocześnie z dodatkowym elementem plastycznym i właściwie wszystko wiadomo, tak? Nie potrzebujemy zdjęć, nie potrzebujemy jakichś dodatkowych rysunków, ilustracji. To jest wszystko ładne, atrakcyjne i wiemy, o co chodzi. Czy też na przykład używanie jakiegoś patternu, czy jakiegoś tła. Bardzo prosty projekt graficzny do wystawy. Tak naprawdę tutaj nic nie ma, jest tylko tytuł, jest jakiś prosty patent, który ma symbolizować budynki i tyle. Wszystko jest załatwione, tak? Nie ma tutaj za dużo pracy, tak? Ale proszę zobaczyć, że to po prostu działa i w zupełności wystarcza. No i też kolor, tak? Prawdopodobnie Państwo wiedzą, co to jest za sklep. Kolor jest, no jest po prostu potężnym narzędziem i my toniemy w tych kolorach, jesteśmy otoczeni nimi, ale naprawdę, jeśli mamy instytucję, jeśli mamy organizację, trzymajmy się, dobierzmy sobie jakiś zestaw kolorów i trzymajmy się tego, ponieważ prostymi ruchami, to jest Akademia też z Krakowa, też kolejny projekt Studia Otwarte, no możemy bardzo miły efekt spójności uzyskać, pewien klimat, pewną przyjazność, tak jak tutaj to widać, no to wszystko po prostu bardzo ładnie działa. Nie trzeba się rzucać od tamtego do tamtego koloru. Można używać jakby pełnych, zestawu pewnej tonacji kolorów, nie rozdrabniać się, nie za dużo tego i naprawdę bez wysiłku osiągniemy fajny efekt. Jeśli mówimy o znakach, jest coś takiego jak znaki liternicze, znaki przedstawiające, tak? To jest dosyć prosta rzecz do zrozumienia, ale z nowych trendów, które już od 10 lat dominują, są znaki dynamiczne, czyli zmieniające się, tak? Jeśli Państwa interesują nowe rozwiązania, no to jest właśnie ten kierunek. Co to znaczy znak zmieniający się? Najprościej na przykład był taki rebranding Wirtualnej Polski, że zależnie od tego, jakie było wydarzenie, Wirtualna Polska sobie zmieniała ten logotyp, tak? Czyli przyjechał Obama, czyli oni zrobili coś takiego. Było lato, zmieniali. No to jest jakby proste i zrozumiałe. Nasz znak nie ma jednej formy, następuje tam jakaś interakcja, czy też konferencja naukowa, która
która też miała określony zestaw ikonek, które jednocześnie były, to był logotyp tego wydarzenia. W zależności od różnych materiałów to się zmieniało. Czy też na przykład bardzo fajny projekt dla festiwalu Dwa Brzegi, gdzie ten logotyp jest już czymś więcej, tak? Tutaj idziemy krok dalej. Mamy różnego rodzaju formaty, różnego rodzaju materiały i to jest taki rodzaj winiety logotypu, tak? Państwo widzą, że on w zależności od formatu się zmienia, tak? Jest dynamiczny, tak? Może być w pionie, może być po ziemi, może być bardziej rozciągnięty, może być bardziej ściągnięty, ale to działa. Jednocześnie jest logotypem, jest winietą, przenosi cały ten zestaw podstawowych informacji, które nam są potrzebne. Na ulotkę, na banet w internecie i tyle, tak? Można powiedzieć, że to jest jakby już krok dalej i dalej w tym kierunku idziemy. Ponieważ następny przykład to jest fundacja ING, która kolekcjonuje sztukę, kolekcjonuje obiekty. I projektanci wymyślili, że każdy nowy obiekt, który się pojawi w tej kolekcji, będzie miał swoją ikonkę, tak? Mamy zestaw, taki pakiet rysunków. I z tego pakietu rysunków tworzy się logotyp instytucji. Zależnie od tego, jaki materiał drukujemy, bierzemy z tego pakietu daną ikonkę. I to jest fajny przykład, ponieważ tak naprawdę bardzo często się tworzy w tym nowym trendzie te dynamiczne znaki, które są tylko zmianami dla zmian. Tak, po prostu mamy zestaw jakichś symboli, które się ruszają i się przemieniają. Ten logotyp jakby cały czas dynamicznie się zmienia. Ale tak naprawdę chodzi o to, że jeśli robimy dynamiczny logotyp, to musi być o czymś. Tak? W tym przypadku jest to bardzo dobrze zrobione, ponieważ instytucja kolekcjonuje sztukę, więc tak naprawdę te ikonki odzwierciedlają kolejne obiekty i tak naprawdę ten logotyp jakby zawiera w sobie, czyli ma ta dynamiczna zmiana ma jak najbardziej uzasadnienie, ma sens i mówi o idei instytucji. Następny przykład, już wchodzimy jeszcze dalej. Kiedy był rebranding PZU, projektanci zaproponowali znak, który jednocześnie bardzo jest jakby głównym motywem wprowadzającym jakby kampanię reklamową. Widzą Państwo, że to koło ze znaku jednocześnie stało się nawiasem dużej ilości materiałów billboardów, tak? Czyli znak przechodzi do identyfikacji wizualnej, staje się częścią tej identyfikacji wizualnej, ale dalej staje się podstawą tej komunikacji wizualnej, tak? Prostszy przykład dla zrozumienia. Nowy Teatr po rebrandingu, kiedy ja już tam nie pracowałem, czyli mamy kreski, w ramach których dzieją się różnego rodzaju rzeczy, różnego rodzaju wydarzenia plastyczne. Tak? Ta kreska może się ruszać, tak naprawdę może przechodzić przez materiały. Nie ma jednej formy znaku. Rzecz jest troszeczkę trudna, ale jakby zrozumiała. Tutaj jeszcze przykład, jak to może działać. Jeszcze bardziej skomplikowany przykład, Beton Festival, festiwal o architekturze modernistycznej. Projekt powstał na podstawie szkicu Corbusiera i mamy takiego człowieczka stworzonego, który jak to człowiek w architekturze po prostu siada, chodzi, rusza się w ramach tych budynków. I ten człowieczek, ten zestaw grafik został jakby przeniesiony, powielony w różnych konfiguracjach na materiały. Czyli logo jednocześnie jest kluczowym elementem tych materiałów. Tak? Nie ma żadnych dodatkowych, znaczy były jakieś tam dodatkowe zdjęcia, ale tak naprawdę logo jednocześnie się rozstapia kompletnie w tej identyfikacji wizualnej. Logo jest jakby głównym motywem, a jednocześnie nie ma tego logotypu, tak? To jest właśnie, że tak powiem, najbardziej trendy, najbardziej nowoczesne podejście do projektowania identyfikacji wizualnej, ale z góry uprzedzam, troszeczkę trudne i wymagające bardzo intensywnej pracy non-stop z projektantami i jakby też dosyć dużej czujności. Ale też jest nowy ciekawy trend. W zeszłym roku Kodak, tutaj przykład nie nasz krajowy, przeprowadził rebranding i miało to jakieś uzasadnienie marketingowe i wizerunkowe. Wrócił do swojego poprzedniego logotypu z lat 70., 80., tak? Czyli przy lekkiej zmianie, tutaj mogą Państwo zobaczyć, to są te znaki 70., 80.,
Mały tutaj zmiana typografii, ale tak naprawdę powrócono do tego, co już kiedyś było. Czyli zupełnie nowy trend, żeby nic nie wymyślać, już zostało wymyślone. Przeprowadziliśmy nasz znak przez wszystkie możliwe konfiguracje, zmiany. Wracamy do starej historii i tak naprawdę to nie jest nic nowego, tak? Ciekawe podejście, które też, no nie jest to kluczowy trend, ale też można się nad nim zastanowić, można go brać pod uwagę. Więc powtarzając jeszcze raz, to mamy zestaw tych elementów, ale jest jeszcze jedna rzecz, być może najtrudniejsza, którą trzeba brać pod uwagę, tworząc identyfikację wizualną, to jest czas. Ponieważ ta identyfikacja musi się rozwijać w czasie, tak? Ona musi mieć swoją przeszłość, ale też przyszłość, tak? Tak jak w tym przypadku, ona musi z czegoś wynikać. W tym przypadku ten symbol to był symbol nie taki dosyć oczywisty, ale w miarę popularny. To jest lew z herbu Jerozolimy. Ale w przypadku tego festiwalu, ten festiwal na przykład musi się rozwijać, tak? To jest 23. edycja, a to jest 25., tak? Zachowując określone tonację kolorystyczną zdjęcia, zachowując kolor, ten złoty kolor dla druków. Tak projektanci zdecydowali się rozwijać, czyli mamy coś zupełnie nowego, ale jednocześnie zostajemy w tej samej rzece, tak? Więc to jest jakby bardzo udany przykład, jak można to dalej rozwijać, bo te materiały muszą się rozwijać, tak jak my się rozwijamy, tak jak my się starzejemy, czy się zmieniamy. No identyfikacja też musi się troszeczkę przeobrażać, tak? Jeśli dokonujemy jakiejś rewolucji, ta rewolucja też musi mieć swoje uzasadnienie. Więc to jest dosyć trudne, żeby znajdować odpowiedni rytm, znajdować odpowiednie momenty, czy w przypadku festiwali jest to proste, tak? Ponieważ mamy kolejną edycję, która musi troszeczkę inaczej wyglądać. Ale no, musimy o tym pamiętać i to jest, tak jak powiedziałem, stosunkowo skomplikowane, żeby jakąś tam ewolucję cały czas przeprowadzać. Odpowiednią i w odpowiedniej skali i w odpowiednim obszarze. Konsekwencja. To jest to, z czym ja mam największy problem, muszę powiedzieć, w instytucjach kultury. Ciągła chęć zmiany, ciągła chęć przemiany, coś nowego dodajmy, coś zmieńmy. Tak naprawdę te sygnały, które my wysyłamy do naszych odbiorców, one nie wszystkie docierają. Nie każdy uczestnik wydarzenia cały czas śledzi nasz Facebook, naszą stronę internetową, czyta każdą ulotkę. Te rzeczy docierają co piąty plakat, co dziesiąta ulotka. Ludzie mają swoje zajęcia, biegną do pracy, do domu, rzucą czasem oko na ten plakat, na ten Facebook, tak? Naprawdę nie śledzą. Zachowanie pewnej konsekwencji jest dosyć istotne, tak? Tutaj mamy właściwie taki projekt dla Teatru Powszechnego, który od 3 lat cały czas ma taki sam plakat, można powiedzieć, tak? No to jest już, pokazuję ten przykład, bo może on jest już nawet do przesady. Ale oni nie produkują dużo materiałów, ale wiadomo, kiedy widać wielki, czarno-biały afisz na mieście, wielki słup, no to jest prawdopodobnie w Warszawie Teatr Powszechny. Też niestety tak się często zdarza, że przychodzi reżyser i mówi, no ale ja bym chciał coś innego, tak? Albo kurator wystawy. Ja bym chciał trochę inaczej, bo ja mam własną wizję. I tutaj instytucja musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy robimy reżyserowi, kuratorowi identyfikację, czy jakiemuś człowiekowi ważnemu, czy też trzymamy się cały czas naszej identyfikacji, tak? Czy co jest dla nas ważniejsze, czy ten event, czy on jest czymś naprawdę specjalnym, czy też jednak zachowanie naszej historii, tak? I tak jak rozmawiałem ze studiem Homeworld, no to oni mają, oczywiście przy dużym wsparciu dyrekcji, no muszą cały czas jakby walczyć z tymi reżyserami, którzy pojawiają się, mówią, no dlaczego czarne? Ja bym chciał zdjęcie. No nie, czarne będzie. Nie no, zdjęcie. I tak dalej, i tak dalej. Więc, ale to działa, tak? To działa, więc namawiam do konsekwencji, to nam też oszczędza pracę, to nam też oszczędza wysiłek. Jeśli już zrobimy jakąś zmianę, ona musi mieć jakieś uzasadnienie. Jeśli mamy jakiś problem czy jakieś wyzwanie, no to musimy znaleźć jakieś narzędzie. No i kolejną rzeczą to jest oryginalność. To jest projekt, który wywołał w zeszłym roku jakieś tam kontrowersje. To jest festiwal filmowy w Krakowie. Filmów nie do końca prostych, nie do końca łatwych i projektanci zaproponowali takie rozwiązanie, czyli takie rysunki znanych celebrytów,
filmowych, no ale robione tak jak po amatorsku przez jakichś takich nieudaczników. I ten, no i ten projekt wywołał, wyszedł poza środowisko filmowe. No po prostu ludzie pisali na Facebooku, że to jest po prostu obrzydliwe, że jak może festiwal filmowy coś takiego prezentować, tak? Że to jest nieudolne, że to jest brzydkie, że to nie jest ładne. No ale chodzi właśnie o to, że ten festiwal nie jest o ładnych i miłych i dobrych problemach, tak? I też świadomie festiwal zaryzykował i wyszedł z tą promocją, zrobił coś zupełnie innego. Jeśli państwo sobie wyobrażą, że tutaj będą po prostu, byłoby zdjęcie Bogusława Lindy i Agnieszki Holland, no nikt by na to nie zwrócił uwagi, tak? Więc specjalnie w przypadku pewnych instytucji kultury czy organizacji artystycznych możemy sobie pozwolić na szaleństwo, możemy sobie pozwolić na jakiś eksperyment, możemy sobie zaszaleć, tak? Bo jednak to jest kultura, czasem są jakieś przekroczenia, możemy zaeksperymentować. Mimo wszystko żyjemy cały czas w tej bańce reklamowej, estetycznej, ładności, poprawności, boimy się zaryzykować. No, życie jest za krótkie, naprawdę możemy zaszaleć i nikt nie umrze, jeśli ten plakat będzie trochę bardziej radykalny. I wydaje mi się, że tak naprawdę bardzo wiele osób w Krakowie zauważyło ten festiwal, bo nie miało prawdopodobnie o nim zielonego pojęcia, a po prostu rozpoznało. Może za rok, może za dwa przyjdą na te wydarzenia filmowe. Więc ta estetyka ładności ten świat reklamy, który nas otacza, bardzo na nas wpływa, a tak naprawdę ta nasza rzeczywistość trochę wygląda inaczej i wbrew pozorom możemy z niej czerpać i możemy się do niej odnosić. I to projektowanie, powiedzmy, wernakularne, tak? No, taka jest też rzeczywistość i nie powinniśmy jej ignorować i powinniśmy też brać z niej inspirację. I też chciałem powiedzieć, że co jest bardzo, bardzo istotne dla zrozumienia języka wizualnego, że ten gust, który my mamy, no, pewne normy się wykształcają, tak? Nasz gust jest też wypracowany, to jest pewna konwencja. To jest też rzecz przyporządkowana klasom społecznym, tak? To, co dla nas się, co my uważamy, że za ładne, nie dla wszystkich jest ładne. To jest taki przykład z Alkohole 24 godziny, Aleja Wilanowska w Warszawie. I kilka lat temu ta budka zrobiła taki, powiedzmy, rebranding, tak? Poszła taką stylistykę hipsterską, czyli rozumiem, że właściciel tej budki stwierdził, że już nie chce dla żuli, chuliganów, innych meneli sprzedawać tego alkoholu, bo to jest Aleja Wilanowska, tam dużo jakby do Konstancina, do takiej bardziej prestiżowej części Warszawy ludzi jeździ, miasteczko Wilanów też, więc prawdopodobnie oni zmienili ten branding, ponieważ uznali, że chcą być tą klasę społeczną trochę wyżej i chcą innym językiem wizualnym trafiać do tych ludzi. Powinniśmy sobie zdawać sprawę. No, dla mnie najgorszą rzeczą, jeśli przychodzę i ktoś mówi, że chce coś ładnego i nowoczesnego, to są słowa, które nic nie oznaczają, tak? Naprawdę nic nie oznaczają. Ponieważ dla każdej osoby co innego jest czymś ładnym, co innego jest czymś nowoczesnym. Czym innym będzie nowoczesność czy ładność dla pani mieszkającej w Ełku lat 60+, a czym innym dla chłopaka, nie wiem, z Gdyni 20 lat, tak? Ładność, nowoczesność jest rzeczą, jest definicją po prostu, to nic, nikomu nic nie mówi. Więc powtarzając jeszcze raz w ramach podsumowania, znak, kolor, typografia, element, zdjęcia, też jakieś rozwiązania kompozycyjne. No i też pamiętajmy o czasie, o ewolucji tej identyfikacji, o konsekwencji i o tym, że możemy sobie pozwolić na jakąś odwagę i oryginalność. Grafika nie jest architekturą. Tutaj nie buduje się 10 lat i można sobie pozwolić na troszeczkę więcej szaleństwa. To wszystko się składa na identyfikacje wizualne. Jak powiedział Filip Springer, Polska nie jest krajem dla miłośników detali, a niestety grafika, komunikacja wizualna jest takim detalem, ale też chodzi o to, że z grafiką i z projektowaniem jest trochę jak z jeżdżeniem po autostradzie. Kiedy jedziemy, wszędzie trafiamy, dobrze się jedzie, w ogóle tego nie zauważymy. A kiedy pojawiają się dziury albo kiedy nie możemy gdzieś skręcić, nagle się okazuje, że ktoś to źle zrobił, tak? Dopiero projektowanie zauważamy, kiedy jest źle zrobione. Kiedy wszystko jest w porządku, kiedy wchodzimy na stronę internetową, kupujemy bilet, wszystkiego się dowiadujemy, nawet nie zauważamy, kiedy to się zdarzyło. Więc ten detal, który nie jest
niestety uznawany w Polsce, nie jest doceniany, jest dosyć istotny, ponieważ tutaj nie ma demokracji w tej dziedzinie. Trzeba ufać tym specjalistom, trzeba ufać lekarzom, architektom, ponieważ to jest określona wiedza, która nie jest wbrew pozorom, jak Państwo się orientują, aż taka prosta. Na koniec, jeśli Państwo by szukali dobrych projektantów, ja organizuję w tym roku projekt konkursu, który obejmie wszystkiego rodzaju dziedziny projektowania, tak? Od bardziej klasycznych jak plakat, identyfikacja, książka, ilustracja, a skończywszy na motion graphics czy web designie. I to jest konkurs, który ma co roku zbierać najlepsze realizacje. Ta edycja pierwsza jest poświęcona projektom z 2017 roku. Też Państwo jako klienci, oczywiście za zgodą projektantów, też możecie zgłosić swoje prace. Na FUAE są ulotki, gdzie jest trochę więcej informacji. Mam nadzieję, że ten projekt będzie zbierał co roku jakby najlepsze realizacje, najlepszych projektantów i będzie można znaleźć fajne informacje, znaleźć jakichś współpracowników czy firmy, z którymi można współdziałać. Ogłoszenie wyników będzie na takiej dużej konferencji Element Stock w Warszawie w czerwcu. Ona zbiera prawie 2000 projektantów co roku. I z mojej strony to jest wszystko. Bardzo dziękuję.